masz tytuł filmu, nie? Tak. A tu jest Ewa na noterkach. Tam jest taka jedna sztela, gdzie wszystkie maszyny, co mi kiedyś tak w domu mieli, stoją jako muzeum, nie? Tyle maszyn naraz jeszcze mnie zidzią. I ten człowiek jest nawet w Guinnessie rekordów wpisany. Pierwsze to byli grabzie, drugi to jest hojwende. A tutaj co tu mowa? Starodrylka. Patrz, Tasia, no. Drylka, siewnik tak zwany. Tu jeszcze jedne grabzie. I co dalej idzie? Szerokie grabzie. Pewno na dwa konie chyba. No i znowuż jedne grabzie. Po trojokłon. A tutaj też, nie wiem, czy to byli grabże, czy nie, ale tak mi wygląda, że już, stare już, rozwalone. Podrzewam grabże. Też grabże, grabże. A co to tutaj było? To nie wiem, co to było. Co to tu było? To jest prasa. Prasa do słomy. Prasa do słomy. A to jest prasa do słomy tutaj. A tam pełno koło, pełno od drylków, a teraz idziem koło tych kartofl maszynów. Młoda kartofl maszyny wszystkich rodzajów tutaj. Małe, duże, średnie, a tutaj Amerykoni. Jezus Maria, co za Amerykon tutaj. A po tej stronie są kosiarki, Apple Igry chyba. Do siana kosiano. Jedna, drugo, trzecio, jo? No. I tak dalej. Tam też jakieś tam chyba resztki od jakiejś heksel maszyny. A to nie ziam, też taka heksel maszyna to będzie pewno. A tu stary esok, łobocta. Deutz, chyba Deutz, jo. Takie coś mieli mi w domu, też podobne coś. Znowuż jakoś Ableger. A tutaj był Ableger richtig na żniwa. Zboże kosić. Jo. Dwa albo trzy konie nieraz musieli ciągnąć. Było ciężkie. Tutaj też do żniwów było, ale to Ableger to trzeba było kijam. Wszystko Ableger, nie? Jo, i tak. Tu też stare jeszcze od Applegra mechanika pewno. Znowuż jedna kosiarka, no. A tam z tyłu jeszcze zidziwa. Drylka. Dryla, jo. Chyba taką nawet u noju też mieli w domu, nie ziam nawet. Coś podobnego. No to idziem dalej tero. A tutaj Amerykoni i pługi, nie pługi. Tam bruny stoją. So. A tutaj to jest kartofl maszyna, ale tako dziwno. Jeszcze taki nie widział. Tu też pługi, to też
dwa skibowe, to musieli nieraz mnoju trzy konie ciągnąć, bo to ciężko było. A tutaj idzie wabrony, pług i kartoflmaszyna. A tu jeszcze resztki od jakiegoś, nie wiem od czego, też pługi. A to chyba było Heuwender. Tylko Żydów trzeba, to było taki Heuwender. A tu Amerykony i wszystko, co do Worania było. Małe, duże, tutaj kultywator jeszcze. Jo. Tu też taki kultywator. Tutaj. Pługi, pługi i... Ja. Lomsze, nie lomsze. Leżą tam. To też musi być jakoś Heuwender. A tam jest kartoflmaszyna. Tak samo mieli. Też lanc jeszcze. Tak jest. A, tu jest Heuwender z Żydłami jeszcze. Kompletny. No, a tutaj Żydziwa... Oh, nie wiem, czy to kartoflmaszyna, tak dziwno. I tu też kartoflmaszyna. Dużo nie znam nawet. A to też nie wiem, co to było. Nie wiem. Tu też jeszcze resztki czegoś, ale łowo ją. A tu kartoflmaszyny. Człowiek lotał za tymi maszynami, a zbierał te kartofle, a nie trzeba na oblatunek. Jak mi tak jako dzieci na oblatunek trzeba iść. Musiałem dużo lotać. A co to jest? Dołownik. Kto? Dołownik do sadzenia ziemniaków, kartofli. A tego nie znam, jo. A to dołki robi, potem... To, aaa, to nie każdy takie co miał. No nie każdy, to nie było dla każdego. To było to coś specjalnego, nie? To jest duży, bo ma na trzy, nie? A zwykle są na dwa. No to tam już widziałem chyba, nie? Znacznik się nazywa. Znacznik. Tak, tak. A to też jest kartofl, do kartofli? Do buraków. Buraki, też nie znam. My buraki tak musieli wyrywać. No to już to prawdopodobnie gdzieś tam na Kujałach, tam gdzie dużo tych buraków sadzili, nie? Aha, to maszynami. Wyrzucał to. W takiej zasadzie jak je miał. Tak jak ten. Tylko, że... On mechanikę miał tam w kołach wmontowaną i... No to mechanika samo jest to samo, tylko po prostu inny układ tych... Tak. Aaa. No. Nie rozrzuca tak mocno. Tak. Tu kartofel maszyny. A co to jest? To jest mocarnia, tak zwana, jak oni mówili, że tu się puszczało takie... Jakoś, a, taka pojedyncza, taka, takie... Pojedyncza, tak. Mockarnia. No. Tak. Mockarnia. Po prostu odpuszczało się tylko i od razu... No to może tak dla małych... Dla małych burów, a to? Dla małych. Też to samo. To samo. I to samo będzie, to tak. To samo, tak. To wszystko to samo. To samo, tak. A tutaj mowa, co to jest tutaj? To są takie urządzenia do obręczy na koła. Jak te żelazne obręcze. A, na te koła. Żelaznioki. Tak, oni tam jakoś tutaj się, tak jak prasa, ściskało to obręcze. Aha. Żeby, dla kowala. To jest takie kowalskie. A, to może kowal miał. No. A tam stary esok, taki duży, to my mieli mniejszy, mieliśmy też. No. I tutaj keraty są, tak, różnego rodzaju. Tak. Małe, pługi duże. Pługi to nie. Co? Pługi to nie. No tam już pługów było też pełno, to już mam. Kieraty są z ziem różnych. To z Prus wschodnich najwięcej, ale z tych z Polski centralnej po tej stronie są. Mhm. One są z reguły dużo mniejsze, bo to gospodarstwa były małe. Natomiast tutaj te majątki większe, to są dużo większe. Także każdy praktycznie czymś tam się różni. Tak? Bo tam są tak i kieraty na dwa diszle, a to są na cztery, nie? Tak, to byle... Są zupełnie małe, na jednego konika. Na jednego, na dwa koniki tam byli, to zależy jakie... To sieczkarnie może były. Sieczkarnie też musieli.
jest bardzo dużo tych ścieczkarni tutaj, w tej części tam. No to tam przejdę jeszcze. O, wie pan, i to są właśnie, one pisane są tutaj księgi, dlatego ma każdy z tych kieratów ma numer, nie? Aha. No, bo on... To jest jeden z A tamto? Większych. To są wszystko kieraty, a przyjdziemy tutaj. To jest kierat, nie? Nie, to jest, no i co to jest? No, chwileczkę, ja muszę tego, nie jest to szrutownik? Nie. Nie? O, jak pan zajdzie do środka, to, to zobaczy. A to do soku wyciskane, jest coś takiego? Do wyciskania podobne, do torfu. Czego? Torf. A torf tym się robiło. Tak, to się robiło torf. Tutaj, i to było... I tam te kostki wychodzili, tak. I potem to się cięło. No. A to jest kieratu? Nie, to jest do kierat, ale też maszyna do torfu, tylko to jest niekompletna. Tak, to jest też coś takie ale maszyna. Ale też po prostu jest ta żmijka, że... To jest mniejszy kierat, tam jest większy kierat. To są zupełnie małe, niektóre zwłaszcza mówię tu... W zależności jaka wytwórnia tych odlewni, to było bardzo dużo. Tak. Co ja, miasto jakieś tam powiatowe obecnie, to były takie właśnie nieduże odlewnie, gdzie takie formy właśnie wytapiano. One dbali o to, żeby swoją firmę też reklamować, także one w zasadzie... A to mieli jeszcze te, tam Lenz to jest ta firma, nie? Tak. To do dzisiaj jest znana firma tam. Mannheim, tak? Oni tam... Ja nie wiem, gdzie, to może w Mannheim było. No, bo tam jest te duże, to w Mannheim. Aha. O, to jest Kutno, tam była też jakieś koło w Polsce Centralnej, koło Łodzi. Także to te same małe, o to też Kutno widziałem. To są malutki, co na jednego konika, Kutno. Taki tam sobie... Tu właśnie tej części to są z centralnej Polski. Tak. Były mniejsze, że tak powiem. Tak. Ale też są różne. A tutaj z tych terenów pan też jeszcze jakieś znalazł? A tutaj są. To są. Przecież jest dobre miasto, czyli Gutstadt. Gutstadt to my brat. Tak, to Gutstadt. No, Melzak, Pieniężno, Osterode, Ostruda, wszystko jest. Tutaj te kieraty to są wszystko z tej okolicy, tak? Tak. Tam tylko kieraty są, czy coś jeszcze ciekawego? Tam też są kieraty. One są wszystkie. Są też różne. To trudno znaleźć takie identyczne. To całkiem, każdy jest inny, tak? No może nie tak każdy, ale naprawdę albo mocowanie inne, tutaj widzimy. Tak, tak. Tu są na przykład dwie możliwości, albo wolniej, albo szybciej, nie? Tak przekładnie są ułożone. A, to przekładnie mieli też. No. I albo tu, zależy do czego służyły. Ja myślałem wolniej, albo szybciej, trzeba konia było wolniej i szybciej pogonić. Jak szybciej się obraca, to ciężej jest dla konia, nie? No chyba tak. Te biedne konie. No konie, a to zwłaszcza zimą, to tam konie. Ja to... Poganiałem konie, jak to ty mówią, jeszcze jako taki chłopaczek. Tak? Ja to się na tym tylko widziałem, że teraz, ale... To tak jeszcze zupełnie mały, może początki lat 60. W 60 latach na Kręsku jeszcze keratem mucili. Tak. A później przyszedł prąd, co sobie pokupowali te... No, albo niektórzy już co tego to mieli te spalinowe, albo benzyniaka, albo esoka tam mieli, nie? U nas mieli ten esok. U nas to też było tak, że jak takie młócenie, no to jeden gospodarz był i tak od jednego do drugiego jedną maszyną, nie? A, tak. I tam jedni i drugi pomagali. Jeden drugim pomagali. A to co, to jest też karaty? Też. Ale to są, jak się nazywają, menaże czy jakieś, nie pamiętam, ale to są takie kryte, widzi pan, one są jak placek taki, nie? Tak. To jest zupełnie inne. Ostruda? Ostrówek, nie, to polski. Jest polski. Ale tutaj będziemy mieli... O, chyba sieczkarnia, nie?
Tak, to jest sieczkarnia, tak, jedna z tych większych. Hekselmaszyna to jest tutaj. To jest jedna z większych. To jest bardzo dużo hekselmaszyna, jo. Z tym skołem zamachowym. To tu się stojało i pichało to. Ale zobacz, jeszcze podajnik jest. Ten jeszcze z podajnikiem jest, to jest taki... No my tam podajnik mieli, dyną. Tak? Tak, tak. To się kładło to ten, to słomę tak fajnie i tego, nie? Tak z reguły to ręcznie się pchało. Tak, tak. Tu prawie wszystkie są te hekselmaszyny, czy jak to mówili u nas. No tutaj tak, różne, większe niż lewa. Tak, tak, mniejsze, większe. Ręcznie to ta cała rodzina kręciła, żeby to A to było już na... nie, no szajbę miała, tak, i on był na motor przy tego. Pasem te napędzała, chyba taką napędzała. Te małe, bo tutaj często były one do zielska, takie małe były, nie? Bo to tam tak. Kaczki, gęsi chowali to. No po krzywy. Też, no. A to chyba było do buraków, nie było tu jeszcze taki duży ten? Nie, to też sieczkarnia jest. Sieczkarnia. To jest sieczkarnia. Do buraków inaczej było, to ten cały ten tak, było tam, tak, mechanika inna była. Do buraków. Tak. Ponieważ tam mi szarpak, ale to są te do buraków. Tak, 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 tak. I to się kręciło i to ma się na... Tak, o, nie jeden tam palca zgubił. No tutaj to tak. Zawsze trzymali ten burak, żeby się tego i za późno i był. No tak, tak. Bo tu jest teraz złożony, no razem ci to jest taki kazowo tylko, bo tam malutka cieszkarnia to raczej nie ręczna. Mannheim. No to też z Mannheim. Heinrich Lanz. Lanz. Lanz Bulldog? Bulldog to jest mamy tam. Tak. No. Kraków. No, to jakiś też. To kolony. Ale to potem te ursusy pierwsze, to też byli. Ursusy też były jeszcze go nakoła. Tak. A potem już zamieniali na budowę. A to też nie wiem, co to może być. Jakiś szrutownik mały, albo coś tam, coś takiego. A tu te runkelmaszyny, albo wróćcie się mieliło. Wieczorem trzeba wróćcie było kręcić. Też małe, duże tutaj, dużo jest widać wszędzie. Gerat. Tu jeszcze, no. Ale Lanz Bulldoga jeszcze zrobisz chyba też, nie? Tak, najważniejsze. To trzeba go na końcu. Dobrze. Kropkę na D postawić. Tamem patrzą, tamte tak takim tym, ten lejek tam, co to jest. Aha. Jest to jakieś na szrutnie, czy coś takiego. Ja tego to nie wiem. Tam nie? Tam coś wąskie ten jest tego. Może to jakiś Na pas? Tam będzie jakiś śrutownik, coś będzie na małe. No to tak jakby śrutownik, bo to coś mały śrutownik to był. To jest młynek do kawy to pewnie. I tu pewnie wylatywało. No właśnie. Taki młynek jakiś. Kamienie miały śrutowniki. Tak, a tam nie ma. U mnie jeszcze jest, ale już nowoczesny. Tam jest kamień w tym, zobacz. Na pewno po środku te okrągłe. Może być, bo on musi to jest zaraz. Tak, tam coś będzie. Ola. Heisberg, Lidberg obecnie. Ostruda. Ostrode.
Ostrowde, ja vol. Kiedyś w Niemczech byłem z Ingen, a to tam wszystko będzie słychać, nie? To nie szkodzi. Mów, to są wszystko były takie fakty. Pokazy motorowe, nie? No, no. I ciągniki. Te stare, stare? Nowoczesny silnik, tak jak mój. Tak. I ciągnik. I buldoka zaczepili. Aha. Z tyłami się szczepili. Który, tak? Którego przeciągnie. Nie dał rady nowoczesnej. Nie? Buldog go pociągnął. Buldog pociągnął go. To taka, to takie pokazy, to ciekawe, nie? No. No. To jest duży kierat tu, nie? Duży, tak. To są też, zwłaszcza jakie koło, nie? Średnica koło. Tak, to na pewno mieli tam dużo ten gospodarkę mieli. Też dwa. Dużo stodołe, nie? No. Dużo stodołe gospodarkę, jo. No, to też to, duży. To są te duże, bo to są... To są to... Tak, bo to na... Te majątki większe, nie? Exultant. O tak. O ja. No, to też widać. Bo to nawet na cztery konie to się... Ten był na pewno ciężko go rozmujać, nie? Tak, tak. Tu od pieców jeszcze takie te. Tam w środku tam jest tych różnych, bo to... On na razie to wszystko zbiera, bo to jak się teraz nie zabezpieczy, to wszystko na złom pójdzie. No, no. A tu starobraka jeszcze. I to chyba... Jo. To chyba każdy takie coś znał jeszcze kiedyś, jo. Homon. Tutaj od woza jeszcze ten, nie? Przodek, tak? Przodek to jest... Kierownica od woza, nie? Ja. A, ja. Tu też takie coś małego, ale to nie wiem, co to jest. Ty masz jakieś sieczkania tam też. Coś? Właśnie coś tu było, nie? Bo tu jest... To do wyginania czegoś było. No. A, może... Coś takiego, jeszcze to jest dla kowala obręcze wyginać. Być może to... Dla kowala? Tak. No. Kowal. Tak. Wykręcał to tak. I potem... Tu gieł, no, giętarka była. Mhm. A to jest ta atrakcja hier. Ein echter Lenzbulldog. Wóź programu. I to wszystko na żelaznych kołach już były, nie? Jak to pamiętam, ale już gumowy ścisnął, nie pamiętam. Ja pamiętam też gumowy mieli, tak, Sagany mówili, nie? Sagan, tak. Sagan. Jego tam, żeby rozgrzać, to takim olejem podpalali. Podpalali, nie? I tam rozgrzać. No. Puch, o, poszedł, tak tylko. Ale czasami załapał w inną stronę. I trzeba było tak go podregulować, żeby szedł do przodu. No, to jest ciekawe, że nie. Jeden płok taki duży. Nie wiem, czy to idzie wyjść. Trzeba uważać, jo. Trzeba tu trochę przeczytać, potem to dłużej podtrzymać. Ile to ważyło? Już to 5 ton. Na asfalt, żeby przejechać. To jest tak jak lokomotywa, mówiąc, tylko że ona nie napędzała tych koła, tylko po prostu w inny sposób te tłoki. Ta pracowała... Nie, ona dawała parę. Parę dawała, ale ona była też jako napędzała maszyny, tak, różnego rodzaju. Maszyny, no. To była w cukrowni ona pracowała.
Normalnie te tłoki, bo to wszystko to... Czyli młockarnie to też... Też może to była maszyna do wszystkiego. To taki silnik był. Silnik, tak. To był taki silnik parowy. To już oni w kopalniach później to zakładali. To jest sama przekładnia. Nie, 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 n